Zaczyna Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, standardy w telewizji publicznej osiągnęły no skandaliczne rozmiary, skandaliczne dno. To jest naprawdę przykre, to jest dramat, że dotknęło to także programu, którego współtworzymy od blisko 16 lat. Na pasku wyemitowane są non-stop krytyczne, obraźliwe komentarze pod adresem przedstawicieli opozycji. Blokuje się dostęp do programu przedstawicielom młodzieżówek właśnie z opozycji, przy czym zaprasza się gości, którzy z mównicy sejmowej obrażają miliony Polaków. A to chyba nie ja. Przepraszam, muszę odpowiedzieć. Telewizja publiczna w tym momencie jest telewizją partyjną. My też nie chcemy, aby polskie sądy stały się czymś pod butem Jarosława Kaczyńskiego, dlatego teraz chcielibyśmy podziękować bardzo za współpracę. Idziemy wspólnie z milionami Polaków manifestować w obronie niezależnego sądownictwa. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że szkoda, że odbieracie sobie sami głos. To jest troszkę tak, pozwól teraz, że ja powiem, że pozwalamy wam mówić dokładnie, co chcecie i ile chcecie. Rozumiemy, panie redaktorze, tą sytuację, ale proszę też zrozumieć nas. Ta naprawdę propaganda, przesuwanie programu, usuwanie go tylko nawet dlatego, że ministrowie z PiS-u lub zależni od ich ministrów, publicyści, chcą zmieniać ustrój kraju, przy czym kompletnie bez naszego udziału się to odbywa w tym programie, obraża się nas w ten sposób. To jest troszkę tak, to jest niestety nasza reakcja. Ale chyba pan jest w tym programie w tym momencie. No więc właśnie. Nie wiem, na jakiej zasadzie został panu zablokowany do niego dostęp. Właśnie standardy demokracji w wykonaniu opozycji. Dostali głosy w telewizji, sami rezygnują, a później mówią, że nie ma demokracji. No, sami eliminują się z działalności społecznej. Szkoda właśnie, że zamiast służyć Polsce przez wiele lat, ich koledzy właśnie służyli tylko sobie, a dzisiaj postkomuna w Polsce zanika i oni właśnie tego się boją, dlatego dzisiaj nawet z tego studia uciekają. Dobrze, wracamy. Chwilę głosu, bo patrzę, że nie wiem, czy słychać mnie teraz. O, nareszcie, Michał Filipek, Ruch Narodowy. Ja się bardzo cieszę, dlatego że Polska potrzebuje w końcu nowych alternatyw i jak PiS i PO powoli odchodzą, to znaczy PiS jeszcze jest, ale PO i PSL już odchodzą, więc pora na nowe alternatywy. W końcu dajmy czas młodym, którzy są nieskazitelni jeszcze innymi starymi ustrojami. Dlatego zajmujemy tutaj ich miejsce. W takim razie to ja proponuję przez szacunek dla gościa wracamy do zadawania pytań. Nie, mną się proszę nie przejmować, absolutnie. No ależ jesteśmy w Krakowie, więc pełna kultura od tego momentu.